Byłem bardzo zadowolony. Otrzymałem dość sporo tych kartek i bardzo zdziwiony byłem pytaniami, które zostały tam zamieszczone na tych karteczkach. Przeważnie one pytały wszystkie te osoby o patriotyzm i oto dlatego ruszyliśmy do tego powstania. Temat odpisu zależał od tego, w jakim wieku była ta osoba. Były niektóre kartki od dzieci, niektóre były od ludzi dorosłych. No i wtedy troszkę ten temat wyglądał różnie, ale przeważnie było to wytłumaczenie, dlaczego mieliśmy ten patriotyzm w sobie. I były często zamieszczane przeze mnie takie zdania, które mówiły, że tak nas wychowała przedwojenna polska szkoła, rodzice i Kościół, ponieważ wszyscy wtedy mniej więcej jednakowo wypowiadali się. I to stwarzało, że byliśmy narodem dość zjednoczonym. Przekazałbym przede wszystkim wielkie podziękowania, bo zainteresowanie się tą sprawą to nie była zabawa. To było coś, co popchnęło czy to to dziecko, czy to dorosłego człowieka do tego, żeby on zainteresował się tą sprawą, która, no można powiedzieć, już teraz troszkę zanika, a w ten sposób została jakby z powrotem ożywiona. Najważniejszą to jest rzeczą, to jest tak, żeby żyć nie szkodząc innym, ponieważ w naszym czasie jest to dość trudne, ale można tak żyć. To jest jedna rzecz. Druga, nie zapominajmy, że ta nasza ojczyzna potrzebuje często pomocy, pomocy różnej. Od finansowej, która jest najtrudniejsza do zrealizowania, ale pomocy także duchowej. Nasze wypowiedzi, ponieważ bardzo dużo przeżyliśmy, mogą niektórych ludzi naprowadzić na drogę prawdziwej polskości, o którą dzisiaj jest coraz trudniej.